Uczmy się polskiego, uczmy się polskiego. Z mamą, z koleżanką, z mężem czy z kolegą. Śmiejmy się po polsku, smućmy się po polsku. Bawmy się po polsku, kłóćmy się po polsku. Uczmy się polskiego, uczmy się polskiego. Uczmy się polskiego, uczmy się polskiego. Aniu, chciałbym z tobą porozmawiać. Później, kochanie. To bardzo pilna praca. Muszę skończyć do piątku. Ale ja mam naprawdę bardzo ważną sprawę. Musimy o tym porozmawiać teraz. Poczekajmy do wieczora, dobrze? Teraz jestem bardzo zajęta. Muszę z tobą porozmawiać dzisiaj. To naprawdę bardzo ważna sprawa. O co chodzi? Mów krótko, bo jestem naprawdę zajęta. Musimy porozmawiać o naszym mieszkaniu. O mieszkaniu? O jakim mieszkaniu? Przecież mieszkamy tutaj, mamy dom. Oczywiście mamy dom. Ty tu pracujesz i jesteś z tego zadowolona. A co ja mam zrobić? Michał, przyznam, że cię nie rozumiem. Czy mógłbyś mówić jaśniej? Ja też mam swój dom. Mam przecież mieszkanie we Lwowie. Myślałam, że wszystko jest jasne. Przecież nie chcesz wracać do Lwowa. To nie jest takie proste. We Lwowie mam pracę, mieszkanie, przyjaciół. Tu też masz przyjaciół, dom, żonę. No ale nie mam pracy. Mogę poszukać pracy w Warszawie, ale dojazdy są bardzo długie i męczące. Wolałbym mieszkać w mieście. W mieście. Sprzedałam mieszkanie w mieście, żeby kupić dom. Może powinniśmy wynająć małe mieszkanie w mieście, a tutaj spędzać soboty i niedziele. Wynająć mieszkanie w mieście. Czy wiesz, ile to kosztuje? Nie, nie wiem. Kup więc gazetę i zobacz ogłoszenia, potem porozmawiamy. Ale... Ale ja pracuję. Agencja wynajmu mieszkań. To coś dla mnie. Dzień dobry, czy to agencja? Tak, słucham pana, w czym mogę pomóc? Chciałbym wynająć samodzielne mieszkanie blisko centrum. Mieszkanie blisko centrum. Umeblowane? Raczej nie. Mam swoje meble. Trochę rzeczy. Na jak długo chce pan wynająć mieszkanie? Na rok albo nawet dłużej. To mamy dużo ofert mieszkań do wynajęcia. Czy interesuje pana kawalerka? Pokój z kuchnią, dwa pokoje czy jeszcze większe mieszkanie? Myślę, że dwa pokoje. Dwa pokoje, centrum, nieumeblowane, na rok. Mamy kilkanaście propozycji. Proszę do nas przyjechać, otrzyma pan adresy. Mam tylko jedno pytanie. A ile by to kosztowało? To oczywiście zależy od mieszkania. Od 7 do 15 milionów miesięcznie. Tak drogo? Jeśli mieszkanie jest w centrum, to kosztuje drożej niż inne. Dziękuję za informację. Anna miała rację. To
będzie drogo kosztowało. Chyba nas na to nie stać. Super komfortowe 3 pokoje w centrum. Super komfortowe. Chyba nie jest nam potrzebne. O, jest coś dla mnie. Skromne 2 pokoje, niedaleko centrum. Niedrogo. Halo? Słucham. Ja w sprawie ogłoszenia. Chciałbym wynająć mieszkanie. Proszę bardzo. A jakie ono jest? Niewielkie M3 z telefonem. 2 pokoje, łazienka, mały balkon, nieduża kuchnia. To by nam odpowiadało. A gdzie to jest? Ulica Filtrowa. Czy nie ma tam za dużo hałasu? Owszem, nieco słychać ruch uliczny, ale skoro chce pan mieszkać blisko centrum... Ile by to kosztowało? Niedrogo. Ale to znaczy ile? 8 milionów miesięcznie, płatne z góry za pół roku. Za pół roku? To znaczy... To znaczy 48 milionów. To bardzo dużo pieniędzy. Proszę się zastanowić. W takim razie... Do widzenia. 48 milionów. Nie mamy tyle. Nie wiem, co mam robić. I co? Znalazłeś już tanie mieszkanie w centrum? Jeszcze nie, ale na pewno zaraz... Mówiłem ci, że twój pomysł jest niedobry. Halo? Czy to numer 629 4398? Dzwonię w sprawie ogłoszenia. Słucham pana. Jakim mieszkaniem do wynajęcia pani dysponuje? Luksusowym, proszę pana. Luksusowym. 2 pokoje, kuchnia, łazienka, toaleta, balkon. Bardzo pięknie urządzone. Ciche centrum, telefon. Po prostu idealne mieszkanie. A jaka jest cena? 15 milionów. Za pół roku? Za miesiąc, proszę pana. Płatne z góry. Za pół roku? Za rok, proszę pana. Halo? Halo? Może powinniśmy wynająć mieszkanie w mieście, a tutaj spędzać soboty i niedzielę. Może powinniśmy wynająć mieszkanie w mieście, a tutaj spędzać soboty i niedzielę. Wynająć mieszkanie w mieście? Czy wiesz, ile to kosztuje? Wynająć mieszkanie w mieście? Czy wiesz, ile to kosztuje? Nie, nie wiem. Nie, nie wiem. Kup więc gazetę i zobacz ogłoszenia. Kup więc gazetę i zobacz ogłoszenia. Chciałbym wynająć samodzielne mieszkanie blisko centrum. Chciałbym wynająć samodzielne mieszkanie blisko centrum. Mieszkanie blisko centrum. Umeblowane.
Mieszkanie blisko centrum. Umeblowane? Raczej nie. Mam swoje meble. Trochę rzeczy. Raczej nie. Mam swoje meble. Trochę rzeczy. Na jak długo chce pan wynająć mieszkanie? Na jak długo chce pan wynająć mieszkanie? Na rok. Albo nawet i dłużej. Na rok, albo nawet i dłużej. Mamy dużo mieszkań do wynajęcia. Czy interesuje pana kawalerka? Pokój z kuchnią, dwa pokoje. Czy jeszcze większe mieszkanie? Mamy dużo mieszkań do wynajęcia. Czy interesuje pana kawalerka? Pokój z kuchnią, dwa pokoje. Czy jeszcze większe mieszkanie? Myślę, że co najmniej dwa pokoje. Myślę, że co najmniej dwa pokoje. Ja w sprawie ogłoszenia. Chciałbym wynająć mieszkanie. Ja w sprawie ogłoszenia. Chciałbym wynająć mieszkanie. Proszę bardzo. Proszę bardzo. A jakie ono jest? A jakie ono jest? Niewielkie M3 z telefonem, dwa pokoje, mały balkon, nieduża kuchnia. Niewielkie M3 z telefonem. Dwa pokoje. Mały balkon. Nieduża kuchnia. To by nam odpowiadało. A gdzie to jest? To by nam odpowiadało. A gdzie to jest? Ulica Filtrowa. Ulica Filtrowa. Czy nie ma tam za dużo hałasu? Czy nie ma tam za dużo hałasu? Owszem, nieco słychać ruch uliczny, ale skoro chce pan mieszkać blisko centrum, owszem, nieco słychać ruch uliczny, ale skoro chce pan mieszkać blisko centrum. Był u mnie wczoraj Michał. Widziałam się wczoraj z Anną. Wydaje mi się, że ich małżeństwo układa się bardzo dobrze. Na razie tak, ale pojawiają się pierwsze problemy. Jakie problemy? Coś poważnego? Chyba tak. Anna nic mi nie mówiła. Powiedz mi, o co chodzi. Michał zastanawia się, czy wracać do Lwowa, czy zostać w Polsce. Jak to? Myślałam, że ustalili to z Anną przed ślubem. Ja też tak myślałem, ale Michał nie ma pracy, a dom Anny jest daleko za miastem. To skomplikowana sytuacja. Rzeczywiście nie pomyślałam o tym. Michał dzwonił do mnie. Jest zmartwiony.
Dlaczego? Rozmawiał z Anną. Zaproponował, żeby wynajęli mieszkanie w Warszawie, a soboty i niedzielę spędzali w domu. Mieszkanie w Warszawie? Ceny mieszkań do wynajęcia są bardzo wysokie. Za wysokie. Michał przejrzał ogłoszenia w gazecie, dowiedział się o ceny. Szukał zapewne mieszkania w centrum. Właśnie, a mieszkania w centrum są znacznie droższe niż inne. Wszyscy pewnie żądają zapłaty z góry. Niestety tak. Myślę, że muszą zrezygnować z wynajmowania mieszkania. To zbyt kosztowne. Ale Anna na pewno nie zgodzi się na sprzedaż domu. Anna bardzo lubi swój dom. Ma tam warsztat, dużo miejsca i ciszę. Wszystko to jest jej potrzebne do pracy. Nigdy nie przypuszczałem, że właściciel domu może mieć kłopoty mieszkaniowe. To nie są kłopoty mieszkaniowe, to są kłopoty małżeńskie. Boję się, że ten problem może zepsuć ich małżeństwo. Zupełnie nie wiem, jak im pomóc. Jakieś zmartwienie? Tak. Chodzi o ciocię Anię i Michała. Michał chce znaleźć pracę w Warszawie, a dom Anny jest daleko od miasta. Codzienne wstawanie o 5 rano to niezbyt przyjemne. Zgadzam się z tobą. Trzeba jakoś rozwiązać ten problem. Ale jak? Wiem. Mam wspaniały pomysł. Jasne. Dziecko rozwiązało problemy dorosłych. Właśnie tak. A jaki to wspaniały pomysł? Ciocia Ania i wujek Michał powinni sobie kupić samochód. Rzeczywiście. To jest pomysł. Prosty i niezawodny. A też o tym myślałem. Akurat. To był mój pomysł. Zamiast wynajmować mieszkanie, lepiej kupić samochód. Dojazdy Michała do pracy będą mniej męczące. Używany niewielki samochód nie powinien być drogi. Porozmawiam o tym z Michałem. A ja z Anną. A może porozmawiajmy z nimi razem. Mieszkanie w Warszawie? Ceny mieszkań do wynajęcia są bardzo wysokie. Mieszkanie w Warszawie? Ceny mieszkań do wynajęcia są bardzo wysokie. Za wysokie. Michał przejrzał ogłoszenia w gazecie, dowiedział się o cenę. Za wysokie. Michał przejrzał ogłoszenia w gazecie, dowiedział się o cenę. Szukał zapewne mieszkania w centrum. Szukał zapewne mieszkania w centrum. Właśnie, a mieszkania w centrum są bardzo drogie. Właśnie, a mieszkania w centrum są bardzo drogie. Wynajmę ładny pokój młodej, samotnej dziewczynie. To nie dla mnie. Wynajmę ładny pokój młodej, samotnej dziewczynie. To nie dla mnie. Bezdzietnemu małżeństwu wynajmę pokój z kuchnią. Ale my mamy dziecko. Musimy poszukać innego mieszkania. Bezdzietnemu małżeństwu wynajmę pokój z kuchnią. Ale my mamy dziecko. Musimy poszukać innego mieszkania. Cudzoziemcowi wynajmę luksusowy apartament. Ale ja jestem Polakiem.
Cudzoziemcowi wynajmę luksusowy apartament. Ale ja jestem Polakiem. Studentce wynajmę tani pokój. A gdzie ma mieszkać student? Studentce wynajmę tani pokój. A gdzie ma mieszkać student? Skończyłam pracę na dzisiaj. Ugotowałeś kolację. Ładnie pachnie, jestem bardzo głodna. Czy coś się stało? Jesteś w złym humorze. Miałaś rację. Wynajęcie mieszkania jest bardzo drogie. Tak przypuszczałam. Czytałeś ogłoszenia w gazecie? Tak, w kilku gazetach. Wszędzie powtarza się to samo. Wynajmę cudzoziemcowi. Przecież jesteś cudzoziemcem. Im chyba chodzi o innego cudzoziemca. O bogatego cudzoziemca. Nie było innych ogłoszeń? Były. Jest dużo mieszkań do wynajęcia, nawet w centrum. Ale wszystkie są bardzo drogie. Nie stać nas na to. Wiadomo, mieszkania w centrum są droższe niż inne. Jest jeszcze jeden problem. Wszyscy chcą czynsz z góry za pół roku, a nawet za rok. Ile by to kosztowało? Lepiej nie mówić. Powiedz mi. 30, 40 milionów. Będę musiał chyba dojeżdżać do pracy, a tak nie lubię wstawać rano. O 6 rano świat jest taki piękny. Tak? To dlaczego ty wstajesz o 9? Lubię długo spać. Nie, ja też. A jeśli będę dojeżdżał do pracy autobusem, będę zawsze zaspany. Może nie powinieneś iść do pracy? Co będę wtedy robił cały dzień? Gotował takie smaczne rzeczy. Nie, to nie ma sensu. Jeśli wynajmiemy mieszkanie, to ty nie będziesz miała gdzie pracować. Tak, mój warsztat zajmie cały pokój. Trudno. Będę dojeżdżał do pracy, jeśli ją znajdę. Nie bądź takim pesymistą. Na pewno znajdziesz dobrą pracę. Masz rację. Jestem dzisiaj w ponurym nastroju. Słyszysz? Ktoś przyjechał. Słyszę samochód. To Krzysztof i Bożena, poznaję ich samochód. Pójdę otworzyć. Cześć, dobrze, że wpadliście. Może poprawicie mi humor. Chyba tak. Bożena wpadła na pomysł, jak rozwiązać wasze problemy. Wejdźcie. Samochód? Mamy kupić samochód? Oczywiście. Przecież to najlepszy pomysł. Samochodem będziesz jechał do pracy nie więcej niż 3 kwadranse. Jest tylko jeden problem. 2 problemy. W takim razie 2 problemy. Jeden, że nie mam prawa jazdy. A drugi, że nie mamy pieniędzy. Nasi znajomi sprzedają używanego małego Fiata. W bardzo dobrym stanie i niedrogo. A ty zapiszesz się na kurs i za miesiąc zdasz egzamin na prawo jazdy. Mhm. Ja, jesteś optymistką. Musisz uwierzyć we własne siły. Egzamin na prawo jazdy nie jest wcale taki trudny. Jak dla kogo? Ja nie umiem jeździć nawet na rowerze. Co za dzień. Nic mi się dzisiaj nie udaje. A teraz jeszcze wszyscy się ze mnie śmieją. Musisz zdecydować, czy wolisz wstawać rano, czy nauczyć się znaków drogowych. A może znajdziemy jednak tanie mieszkanie do wynajęcia?
Nie licz na to. Łatwiej jest jeździć samochodem czy na rowerze? Jest dużo mieszkań do wynajęcia, nawet w centrum, ale są bardzo drogie. Jest dużo mieszkań do wynajęcia, nawet w centrum, ale są bardzo drogie. Wiadomo, że mieszkania w centrum są droższe niż inne. Dlatego kupiłam dom za miastem. Był dużo tańszy. Wiadomo, że mieszkania w centrum są droższe niż inne. Dlatego kupiłam dom za miastem. Był dużo tańszy. Jest jeszcze jeden problem. Wszyscy chcą czynsz z góry za pół roku, a nawet za rok. Jest jeszcze jeden problem. Wszyscy chcą czynsz z góry za pół roku, a nawet za rok. Szukam pokoju do wynajęcia. Szukam pokoju do wynajęcia. Mam wolny pokój na pierwszym piętrze z wszystkimi wygodami. Mam wolny pokój na pierwszym piętrze z wszystkimi wygodami. To mieszkanie nam odpowiada. Chcemy wynająć je na rok. Ile to będzie kosztowało? To mieszkanie nam odpowiada. Chcemy wynająć je na rok. Ile to będzie kosztowało? Trzy i pół miliona miesięcznie. Płatne z góry za pół roku. Trzy i pół miliona miesięcznie. Płatne z góry za pół roku. Szukam mieszkania nieumeblowanego. Szukam mieszkania nieumeblowanego. Niestety, to mieszkanie wynajmuje urządzone. Niestety, to mieszkanie wynajmuje urządzone. Czy zawsze to mieszkanie jest tak głośne? Czy zawsze to mieszkanie jest tak głośne? Trochę ruchu jest, jak to w centrum. Trochę ruchu jest, jak to w centrum. Kawalerka. Pokój z kuchnią. Dwa pokoje. Większe mieszkanie. Czy interesuje pana kawalerka? Pokój z kuchnią. Dwa pokoje. Czy jeszcze większe mieszkanie? Samodzielne mieszkanie blisko centrum. Chciałbym wynająć mieszkanie. Chciałbym wynająć samodzielne mieszkanie blisko centrum. Kawalerka, pokój z kuchnią, dwa pokoje, większe mieszkanie.
Czy interesuje pana kawalerka, pokój z kuchnią, dwa pokoje, czy jeszcze większe mieszkanie? Samodzielne mieszkanie blisko centrum. Chciałbym wynająć mieszkanie. Chciałbym wynająć samodzielne mieszkanie blisko centrum. Aniu, chciałbym z tobą porozmawiać. Nie mogę mieszkać w takiej ciasnocie. Nie wiem, co robić, jestem w kłopocie. Jest jedno wyjście, słyszysz, kochanie, musimy znaleźć większe mieszkanie. Masz tu gazetę, przejrzyj ją proszę. Jest kilka ofert w dziale ogłoszeń. Duże mieszkanie do wynajęcia, potworna cena, nie do przyjęcia, nie do przyjęcia. Mieszkanie w domu wielopiętrowym, ostatnie piętro. Nie, nie mam mowy. Dom dwupiętrowy z dużym balkonem, z kominkiem, sauną i telefonem, z pięknym ogrodem, z dużym garażem. Kochanie, to jest dom moich marzeń. Zadzwonisz do nich? Nie wiem, nie sądzę. Najpierw pomyślę, skąd wziąć pieniądze. Skąd wziąć pieniądze? Uczmy się polskiego, uczmy się polskiego. Z mamą, z koleżanką, z mężem czy z kolegą. Śmiejmy się po polsku, smućmy się po polsku. Bawmy się po polsku, kłóćmy się po polsku. Uczmy się polskiego, uczmy się polskiego. Uczmy się polskiego! Uczmy się polskiego!